Tutaj to obowiązkowo zdjęcie musi być. Cześć, chwilę na rower. Dzisiaj drugi dzień zabawy na Pomorzu. No i jak to się mówi, bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Dzisiaj kolejny raz jadę trasą wyznaczoną przez Komuta i na razie jestem zachwycony. Po prostu trzyma mnie trasa z dala od ruchu samochodowego. Jadę sobie nad morskimi jakimiś takimi deptakami, jakimiś ścieżkami rowerowymi, drogami gruntowymi. No jest rewelacyjnie. I jeszcze trafiam na takie zakątki. Coś pięknego. Tu się po bokach suszą sieci. Może to malowniczo wyglądało jakiś czas temu, ale teraz wygląda jakby ktoś bandaż duży ty rozwinął. Są też fragmenty bardziej cywilizowane, ale też przyjemne, ustronne. Tak jadę i właściwie nie wiem co mówić, bo to jest chyba kwintesencja jazdy na rowerze, takiego samotnego wypadu. Jadę sobie, kilometry mijają, jest przyjemnie, nie morduję się z samochodami. Znakomicie. I tu właściwie nic nie trzeba mówić, tego trzeba doświadczyć.
trochę piochu. Chyba się skończy jednak spacerkiem. Albo boczkiem się uda przejechać. Tak, jadę tą drogą i zdaję sobie sprawę, że na ultramaratonach są takie odcinki piaszczyste, takie bardziej wyprawowe, terenowe. Tym bardziej chylę czoła przed tymi, którzy mają tam średnie koło 30. To już jest w ogóle niepotyczne. Jak można stracić czas na takich piaszczystych, nierównych, wyboistych drogach, a później mimo to i tak mieć średnią powyżej 30, czy powyżej 25 nawet bym powiedział, to już jest wyczyn. Szczere gratulacje dla tych osób. No i dla wszystkich, którzy próbują też. Kapliczka, której szukałem. Tutaj to obowiązkowo zdjęcie musi być. Łatwo przeoczyć tą kapliczkę. Ja wiedziałem, że jest na 42 kilometrze mojej trasy i że właśnie w przeciwną stronę, dlatego się rozglądałem. Ale ciekawe, tu musiał być chyba drugi konar, który się odłamał. Tak to wszystko obrosło. A ludzie sobie zagospodarowali po swojemu. Pomysłowo. Oczywiście fragmenty trasy, kiedy trzeba prowadzić. Ale to jest dobry moment, żeby uspokoić tętno i przespacerować się troszkę. Zadar ma swoje grające schody nad morzem, a my mamy jęczące piaski. Złapaliście mnie na pewne niekonsekwencje. Niby nie lubię jeździć po piachu, a to chciałem podjechać. Wydawało mi się, że nad morzem te kilometry same wpadną, bo jest płasko. Ale jednak jadę po piachu, jadę po żwirze, a taka nawierzchnia odbiera moc. No i jestem troszkę zmachany. Myślałem, że powiem, a nad morzem to tak po płaskim, to jak na trenażerze. Ale nie, można się zmęczyć. A przy okazji piach, który wszędzie włazi, taki pył, nasz piach nad Morzem Bałtyckim jest taki drobniutki. I słyszę w łańcuchu, w przerzutce, nawet coś mi żegocze już w piastach. Myślę, że Esker będzie wymagał jakiegoś przeglądu po takim wypadzie nad morze. No ale czuć ten jod w powietrzu. Jest spokojne morze, wprawdzie kąpać się nie zamierzam. Ale jak zauważyła moja małżonka, na Chorwacji jest w każdym miejscu coś. Tam jest wysepka, tutaj płynie statek jakiś mały, tutaj ktoś na skuterze, tutaj jakaś zatoczka, coś się dzieje cały czas. I trudno się skupić, człowiek się tam zachwyca przyrodą. Natomiast nad Bałtyk można przyjechać, pomedytować, zatopić się we własnych myślach, spojrzeć na horyzont i zastanawiać się nad swoimi myślami, życiem,
jak to sobie wszystko poukładać. Po prostu się relaksować. A ja zamiast się relaksować, to wciągnę bułę, bo mam jeszcze jedną jagodziankę, czymś popiję i będę jechał dalej. Będzie na dziś z wyjazdu drogą R10, głównie R10. Najpierw zaplanowałem sobie trasę na komucie, ale okazało się, że większość tych odcinków, które leciały nie R10, tylko właśnie były zaplanowane przez komuta, to wyglądały tak właśnie niespecjalnie. Więc myślę, że jak jesteście tutaj nad morzem, to lepiej sobie polecieć R10. Od zapoznanego na plaży kolarza dowiedziałem się, że koło Łeby już są większe piachy i mniej sympatyczny odcinek tej R10. Jeżeli ktoś z Was wybiera się tutaj nad morze w okolice Karwi, to mogę śmiało polecić trasę R10 w stronę Łeby. Przed Łebą sobie zawrócić i zrobić rundkę tylko dookoła. Są wspaniałe odcinki szutrowe, szczególnie wcześnie rano, kiedy nie ma turystów, to jest znakomita trasa. Czasami jedzie ona przez takie deptaki przy plaży, więc na przykład w Dębkach trzeba bardzo zwolnić. Tam jest po prostu, jedzie się między ludźmi i stoiskami. Ale większość trasy jest naprawdę cudownym lasem. Szuterki premium, gładziutkie. Coś przyjemnego, naprawdę. Warto się tu wybrać, warto pojeździć po nadmorskich trasach. Wszystkiego dobrego. Jeździcie na rowerach. Trzymajcie się. Cześć.